Witam serdecznie. Mamy do czynienia z wyżem, który przyniesie w miarę ładną pogodę przez cały tydzień, więc z temperaturami niestety nie za wysokimi. W ciągu dnia temperatury będą się kształtowały od 2 do 5 stopni, natomiast nocami temperatura będzie cały czas utrzymywała się na minusie. Jeżeli chodzi o kwiatki na balkonach, no to radziłbym jeszcze wstrzymać się od słonięcia otulin, dlatego że mogą się zdarzyć nad ranem przy bezchmurnym niebie w niektórych miejscach spadki temperatury do 5, a nawet 10 stopni Celsjusza, co może rzeczywiście zaszkodzić roślinom. Pod koniec przyszłego tygodnia powinno być już coraz cieplej z każdym dniem marca. Chociaż oczywiście, jak to w marcu, kiedy to jest w garcu, mogą się zdarzyć dni ze śniegiem, i z śniegiem, z deszczem i z krupami. Ale jakichś nagłych nawrotów zimy na razie na horyzoncie nie widać, na południu Europy i na zachodzie, szczególnie w Hiszpanii. Tam już prawdziwa wiosna z temperaturami do 26 stopni Celsjusza. My jeszcze przez kilka dni będziemy pod wpływem wyżu i niskich temperatur, które do nas dotrą z północy Europy. A zatem przed nami w miarę ładny tydzień, chociaż należy uważać na siebie, aby się nie przeziębić. Kiedy na przykład wyjdzie słońce i będziemy mieli wrażenie, że już jest bardzo ciepło i się rozbierzemy do figury, a tutaj temperatura jeszcze na to nie będzie pozwalała. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.